Dzień dobry. Chciałabym, żebyście zastanowili się najpierw, czy dostrzegacie pewien problem społeczny. Problem na skalę międzynarodową, krajową czy nawet lokalną. Problem taki jak na przykład wzrost liczby młodzieży popełniającej samobójstwo, samotność wśród osób starszych, zanieczyszczenie środowiska, czy na przykład marnowanie żywności. Wydaje mi się, że każdy z nas dostrzega chociaż jeden problem społeczny, który wymaga rozwiązania. Przyjrzyjmy się jednak statystykom. Tylko 20% Polaków angażuje się społecznie. W związku z tym staję dzisiaj tutaj przed Wami, żeby zmotywować Was do działania. Żeby wywierać realny, pozytywny wpływ na otoczenie. Jednym ze sposobów na to jest dołożenie projektu społecznego. Ja w ciągu swojej kilkuletniej przygody z aktywnością społeczną zrealizowałam 2 projekty społeczne. First Front zajmował się problemem depresji wśród dzieci i młodzieży. Firow z kolei skupiał się na pomocy młodzieży zmagającej się z lękiem, stresem, a także niskim poczuciem własnej wartości. Generalnie najważniejsze jest to, żeby podjąć działanie. Poza tym udzielam się jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Lepszy Świat, a także udzielam korepetycji. Pierwszym krokiem do założenia własnego projektu społecznego jest pomysł i zebranie zespołu. Tak naprawdę, jeśli zauważyliście pewien problem społeczny i macie determinację do tego, żeby przyczynić się do jego rozwiązania, to ten krok macie już częściowo za sobą. Teraz to musicie zrobić, to podjąć działanie i znaleźć odpowiedni zespół. Jak ja to zrobiłam? Przeprowadziłam ankietę wśród znajomych, z której wynikło, że aż 75% osób zmaga się z lękiem i stresem. Dlatego postanowiłam założyć projekt społeczny Fear Off. Dodatkowo interesuję się neurobiologią, psychiatrą i psychologią. Dlatego nasze główne hasło brzmiało: wspólnie wyłączmy strach. I tak właśnie wyglądał nasz zespół. Także, tak jak powiedziałam, najważniejsze jest to, żebyście wzięli sprawę w swoje ręce, wywarli pozytywny wpływ na otoczenie. Krok drugi to określenie grupy docelowej. Zastanówcie się, do kogo powinniście skierować swój projekt, żeby osiągnąć wyznaczone cele. Zadajcie sobie pytanie, czy osoby, o których myślicie, zdają sobie sprawę z korzyści, jakie płyną z zachowania, które promujecie? Czy brali już kiedyś udział w tego typu działaniach? Czy wiedzą, po co jest ten projekt? Czy zdają sobie sprawę z tego, jaką wagę on niesie? Zastanówcie się też, w jaki sposób możecie do nich dotrzeć. Co ja zrobiłam? Razem z zespołem skorzystaliśmy z plakatów oraz mediów społecznościowych, ponieważ widzieliśmy, że chcemy trafić do osób młodych, do osób w naszym wieku, do osób nadal uczących się w szkołach. Zupełnie inaczej by to wyglądało, gdybyśmy na przykład kierowali projekt do osób starszych czy dorosłych. Wtedy musielibyśmy znaleźć inny sposób. Natomiast my wyraźnie określiliśmy swoją grupę docelową, dlatego właśnie zrobiliśmy plakaty. I specjalnie dla nich przygotowaliśmy webinary, ponieważ wiedzieliśmy, że młodzi ludzie aktywnie udzielają się w internecie i dla nich będzie to po prostu wygodniejsza opcja. Kolejny krok to ustalenie celów. Zasada brzmi tak, że integrujemy zespół wokół jasno określonego celu. Lider powinien wybiegać myślami w przyszłość i tworzyć wizję tego, co wspólnie chcecie osiągnąć. Dzięki temu każdy z Was będzie dobrze wiedział, w jakim kierunku zmierzacie. Nikt z Was nie zwątpi w ten projekt, ponieważ będziecie mieli motywację, będziecie potrafili wyobrazić sobie, co jest Waszym celem, co jest Waszym priorytetem. Dlatego w tych celach powinny się znaleźć również informacje dotyczące potencjalnych partnerów, prelegentów, sponsorów. Informacje dotyczące zainteresowania beneficjentów. Tak jak powiedziałam, musicie pomyśleć, w jaki sposób powinniście zwrócić ich uwagę. My zrobiliśmy to poprzez na przykład plakaty. Poza tym zasięg w mediach. W jakiś sposób wzmocnicie go. Poza tym budżet. Budżet potrzebny do zorganizowania konkretnych akcji, a także szczegóły przebiegu różnych wydarzeń. Musicie pomyśleć, co będzie ich tematem, w jakich okolicznościach się one odbędą, a także kto na nich wystąpi, kto będzie gościem. Krok trzeci to także odpowiedni moment na to, żeby zadać sobie pytanie, kto, co, jak. Kto jest odbiorcą waszego projektu, jakie ma potrzeby. Co oferujecie ludziom?
co chcecie, by oni zrobili, co chcecie, by oni wynieśli z tego, co dla nich robicie. Co jest waszym produktem? Ile ludzi łącznie chcecie zaangażować? Czy organizujecie jakieś wydarzenie? Świetnie, ale w takim razie gdzie się ono odbędzie, w jakich godzinach? Kto będzie gościem? Czy na przykład trzeba za nie zapłacić? Jak? Jak przyciągniecie uwagę beneficjentów? Jak zwrócicie na nich siebie, na nich i swoją uwagę? A także w ogóle na co chcecie zwrócić ich uwagę? Krok czwarty to rozwój projektu. Tutaj mieści się cała wasza rzeczywista realizacja założeń. Czyli robicie wszystko to, co sobie zaplanowaliście. Realizujecie, wysyłacie bardzo dużo maili przede wszystkim do prelegentów, patronów, sponsorów. Przydatnym narzędziem okazuje się schemat maila. Przygotujcie sobie osobne do patronów, prelegentów z fundacji, prelegentów działających indywidualnie, do sponsorów. Czasami jest tak, że odpowiedzi na maile nie przychodzą. Wówczas musicie wykonywać bardzo wiele telefonów, ale naprawdę warto. Zastanówcie się też właśnie, jak skupicie na sobie uwagę odbiorców. Dobre okazują się na przykład quizy czy konkursy z nagrodami. Poza tym pamiętajcie o tym, żeby być z nimi w stałym kontakcie. Na przykład na mediach społecznościowych. Piszcie prywatne wiadomości do nich. To również pomaga. Kiedy już zwrócicie na siebie uwagę mediów, będą się kontaktowali z wami przedstawiciele radia i telewizji. Ja muszę przyznać, że dla mnie początkowo stanowiło to duże wyzwanie i wyjście poza strefę komfortu. Natomiast podołałam temu wyzwaniu i wyłączyłam swój strach. Was również to czeka. Niemniej pamiętajmy, że projekty społeczne to nie jedyna forma aktywności, na jaką możecie się zdecydować. Natomiast chciałabym wam przede wszystkim przedstawić zalety angażowania się społecznie. Na przykład poczucie sprawczości. Ponieważ dzięki temu rośnie nasza samoocena. Czujemy się potrzebni, wiemy, że mamy wpływ na świat, możemy coś zmienić. Pewność siebie. Dlaczego? Ponieważ pokonujemy strach. Wychodzimy poza strefę komfortu, tak jak powiedziałam. Stajemy się pewniejsi siebie. Nowe relacje. Dlaczego? Ponieważ budujemy wartościowe, długotrwałe przyjaźnie. Nie tylko z członkami zespołu, ale również z beneficjentami. Naprawdę zdarza się, że potrafimy nawet z nimi zbudować świetną relację. Otwartość. Kontakt z różnymi wolontariuszami i beneficjentami umożliwia nam otwarcie się na potrzeby innych ludzi. W ten sposób rozwijamy w sobie empatię i inne dobre cechy. Kompetencje miękkie. Co mam na myśli? Zarządzanie projektem. Organizacja wydarzeń większych i mniejszych. Kontakt z mediami. Budowanie relacji z osobami postawionymi wyżej od nas, ponieważ musimy kontaktować się z szefami przedsiębiorstw, prezesami różnych fundacji. Poza tym, realny wpływ na otoczenie. I to jest właśnie ten najważniejszy aspekt. Wywieramy realny, pozytywny wpływ na nasze otoczenie. Mamy wpływ na to, jak kształtuje się rzeczywistość wokół nas. Mamy wpływ na poprawę warunków rzeczywistości w naszym otoczeniu. Najważniejsza jest wasza chęć do działania. Nie zapominajcie o tym. Tak jak powiedziałam, nie musicie tylko skupiać się na projektach społecznych. Może część z was nie ma na to ochoty, może nie czujecie takiej potrzeby, ale najważniejsze jest to, żebyście działali, ponieważ w naszych rękach przyszłość. Możecie zaangażować się w różne organizacje, możecie zaangażować się w wolontariat, po prostu wykorzystajcie swoją możliwość działania. Działać możecie na rzecz dzieci, na przykład w ramach akcji Mam Marzenie, Fundacja Przyszłości, czy na przykład udzielać korepetycji w domach dziecka, na rzecz seniorów. Tutaj na przykład Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na rzecz chorych, w hospicjum, czy w ramach fundacji Dobrze, że jesteś albo WOŚP. Osób w trudnej sytuacji materialnej. Na przykład Szlachetna Paczka, Zupa na Głównej. Na rzecz zwierząt, fundacje adopcyjne, schroniska. Na przykład Otwarte Klatki czy Viva. Na rzecz środowiska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Greenpeace, WWF. Jak widzicie, każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Najważniejsze po prostu to, żebyśmy wykorzystali możliwość działania i poprawiania warunków. Zauważcie, że 5 tysięcy młodych ludzi wystarczyło do tego, żeby zmienić życie aż prawie 8 milionom beneficjentów. To są dane z olimpiady, w której brałam udział w tym roku, czyli Olimpiada Zwolennicy Teorii. Pokazuje to, że mamy realny wpływ na otoczenie. To właśnie w naszych rękach przyszłość tego świata, tego kraju, tego miasta, nawet tej szkoły. Wykorzystajmy to. Zostawiam wam ze słowami Amelie Earhart. Najtrudniejsze jest
zdecydowanie się na działanie. Reszta to już kwestia wytrwałości. Ja Wam właśnie życzę tej wytrwałości. Dziękuję bardzo.